Tam Nigeryjczyk był najjaśniejszą gwiazdą tego spotkania. Bardzo dobre. Albo bardzo też lubię taką frazę: na boisko wbiegł nierozgrzany piecyk. Co to jest nazwisko? Czy jeśli nie ma się co z niego cegły cięcia? I też bardzo też lubię taką, że tam sędzia spojrzał, że tam trener spojrzał na zegarek i rozdał zawodnikom ostatnie wskazówki. Wszędzie to mogą Państwo zobaczyć, na każdym nieomal kroku te pypcie. I to jest niestety tak, że jak już zaczniemy je obserwować, to one już będą nas prześladować po prostu nieustannie. Znaczy jest jakiś taki lekko atleta, który nie ma nóg, nazywa się Pistorius. I on, nie wiem, czy Państwo pamiętają, zamordował, czy tam niby zamordował, nie wiem, żonę, czy kochankę, wszystko jedno. Znaczy dla niej nie wszystko jedno, ale dla nas wszystko jedno. I ukazała się taka informacja w polskiej prasie, że Pistorius będzie zeznawał z wolnej stopy. Znaczy, nie da się tego inaczej powiedzieć. No, ale akurat w jego przypadku jest to delikatne, nie będę tego Państwu śpiewał, ale przeczytam to. Tylko Polka w sobie ma, czego nie ma żadna z Was. Tutaj widać, że podmiot liryczny zwraca się do kobiet, nie Polek, prawda, obcy. Tylko polskie panie, śliczne, słodkie i kochane. Kiedyś był taki przebój, prawda, Andrzeja Rosiewicza, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Mniej więcej to jest z nimi jak z wódeczką wyborową poróweczką się pojawia też narodowy trunek, bardzo dobrze. Obca nie dorówna, nie pijemy byle, przepraszam Państwa, nie będę dożywał, ale samo się prosi. I tu jest cała Polska w tym. Właściwie nie ma co tego specjalnie interpretować. Bo też myślę, że ja mówię teraz całkiem poważnie, że przecież to jest taki wzorzec, który widzimy w zachowaniach na przykład polityków, prawda? I mamy go trochę innym językiem tam, a trochę innym językiem opowiedziane tutaj. O. Natomiast ten drugi przykład jest moim zdaniem bardziej artystyczny. Mianowicie ostatni raz w XVII-wiecznej poezji metafizycznej pojawiła się tak skomplikowana figura literacka. Na podwórzu kundel biały ręży się jak bury kąt. I to są na przykład w tej chwili te wodkangas, to są salony łazienkowe. Swoją drogą to jest oksymoron. Bo albo salon, albo łazienka. Jak Państwo nie rozróżniają, to nie zaproszę Państwa do siebie, do domu. Prawda? Salon łazienkowy jest w tym jakiś rodzaj oksymoronu. Może nie aż oksymoron, ale w każdym razie jakaś sprzeczność. I pamiętam, że kiedyś właśnie na początku lat 90. musiałem kupić, uczciwszy Państwa uszy, muszlę klozetową. Od czasu do czasu mężczyzna musi kupić muszlę klozetową. Więc wszedłem do dawnego sklepu Wodkangas, obecnie już, czy wtedy już salonu łazienkowego. Podszedł do mnie subjekt i zapytał, czy może mi w czymś pomóc. Więc ja powiedziałem, że pomocy nie potrzebuję. To też jest kalka z angielskiego oczywiście, bo to jest to may I help you, can I help you. A po polsku się mówiło, w czym mogę służyć. No ale tak czy owak. Powiedziałem mu, że potrzebuję muszlę klozetową i on prawie zemdlał, ponieważ użyłem takiego słowa, które należało do innej epoki. Było nieprzyzwoite. Więc powiedział tylko, patrząc na mnie jak na insekta, rozumiem, że chodzi panu o ceramikę łazienkową dorylną. To jest zamiana dwóch figur, metafory, prawda, bo muszla jest metaforą. Swoją drogą, tu przypis do przypisu, to jest niezwykłe. Nie, że ja znam jakoś bardzo dużo języków, wiele języków, ale kilka języków znam i we wszystkich językach, które znam, ten przedmiot nazywa się raczej miska klozetowa niż muszla klozetowa. Trzeba było romantycznej wyobraźni Polaka, żeby zobaczyć w tym muszle. W nowych czasach pojawiły się różnego rodzaju podróbki. Podróbki trzeba było nazwać podobnie, tylko tak, żeby interes pumba, dezodorant, nie dezodorant, dezodorant. Roxana i perfumy Wesracze. Ja ich nigdy ich nie widziałem. To jest moim zdaniem taka miejska legenda, ale ktoś je widział na jakimś straganie, perfumy Wesracze. To by było coś, jakby Państwo zobaczyli, proszę mi kupić. Stomatologia. Taka, jakby to powiedzieć, rozrzutność nazewnicza jest niebywała. Na przykład oral dent. Rozumiem, że to chodzi o to, że żeby było jasne, że to nie chodzi na przykład o vagina dentata.
Don't worry, jak Państwo zobaczą, to we Wrocławiu jest taki taki gabinet stomatologiczny, który się nazywa Don't worry, to już nigdy ta piosenka Bobby'ego McFerrina nie będzie Państwu brzmiała inaczej niż tak zębowo. A to są hasła dwa, które bardzo lubię. Twoje zęby leżą nam na sercu. I twoje zęby, nasz Krakowem znajduje się Exodus. Tuż obok takiego zakładu mięsnego Artmit. Ja długo nie wiedziałem, dlaczego Artmit. A Artmit to jest po prostu przekład takiego dania sztuka mięs. Zapytał mój kolega dziennikarz, pojechał do właściciela tej ubojni drobiu i mówi: panie, ale czemu Exodus? Przecież to biblijne skojarzenie. On mówi: jakie biblijne? To był taki zespół muzyczny, który się nazywał Exodus. On mi się podobał, to nazwałem tak firmę. No to z różnych miejsc, na przykład w Krakowie jest Golonka Bożydowska. Nie wiem, jak Państwo się znają na zasadach religijnych, ale jednak nie da rady. Ale naprawdę, na Kazimierzu była Golonka Bożydowska. Na pytanie jak, to pan spodziewał, no jak to, jak z cebulką. Żeberka z kurczaka, no człowiek się tym nie daje, ale to jest taka porcja dla dzieci, dla małych dzieci. Karczek szwagra, to lubię, bo to jest takie polskie, swojskie, to jest w ogóle bardzo spójny obraz. Na karczek, paróweczki dziecięce znowu robi się makabrycznie. Ja wiem, że to chodzi, że dla dziecka, ale jednak mimo wszystko. A flaczki babuni też już przekazują. Też bardzo lubię, w Krakowie sprzedają szynkę z łysek. Biura podróży chwalą się, że mają dalekie destynacje. Mnie zapytano na lotnisku w sklepie wolnocłowym, jaka jest pana finalna destynacja. Więc odpowiedziałem, że prawdopodobnie cmentarz w kolejce w sklepie spożywczym. I usłyszałem taki dialog, jedna pani do drugiej powiedziała: gdzie jest Mariola? Mariola frontuje na Nabiale. I tutaj postanowiłem nawet stracić miejsce w kolejce, ale po pierwsze poznać Mariotę, a po drugie zobaczyć, co ona tak naprawdę robi na Nabiale, co to jest frontowanie. No więc nie, być może Państwo to wiedzą, ale jak idziemy do sklepu, kupujemy jogurt, bierzemy jogurt do koszyka na przykład, to wtedy ten drugi jogurt jest tam dalej, prawda? Więc musi przyjść Mariola i frontować. Każdy sklep ma swoją Mariolę. Albo ma bardzo pochyłe te półki, ale często nie ma. Ale Mariola nie widziała, ja dopiero wyczytałem później, że frontując również facingowała, to znaczy obracała tak, żeby ten jogurt, żeby nazwa jogurtu była przodem do klienta. Jan Himilsbach kiedyś powiedział takie przemówienie, które się składa z jednego zdania, więc nie będę długo go cytował, które jest kwintesencją retoryki, można powiedzieć. Mianowicie wyszedł na... albo pan nagrywa, to nie mogę, to ocenzuruję trochę. Wyszedł na mównicę kompletnie pijany i powiedział: dziękuję, że tu przyjechałem. Więc tak. Bardzo Państwu dziękuję.